Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Sawicka. Dzisiejszy serwis kulturalny Polskiego Radia Chopin rozpoczniemy nietypowo, bo od rozmowy z gościem, a jest nim zdolny pianista, pedagog, autor audycji Muzycy o Chopinie, której mogą Państwo słuchać na antenie Polskiego Radia Chopin i juror drugiej alternatywy konkursowej, Marek Bracha. Dzień dobry. Dzień dobry. Marku, wczoraj wyemitowaliśmy trzecią audycję, w której wspólnie z jurorami omówiliście nagrania młodych pianistów i pianistek z interpretacjami muzyki Fryderyka Chopina. Do tej pory poznaliśmy nazwiska laureatów w kategorii preludium, etiuda i walc. Którzy kandydaci, które pianistki lub którzy pianiści zrobili na tobie do tej pory największe wrażenie? No, oczywiście są to laureaci, są to ci, którym przyznaliśmy nagrody i wyróżnienia. W tych trzech kategoriach nie zabrakło ich. Myślę, że w kategorii walc największe wrażenie zrobiła na mnie interpretacja Anny Urzędowskiej, czyli walc Esdur. Była naprawdę świetna, utrzymany doskonały charakter walca z pulsem, z różnorodnością artykulacyjną. Świetnie się tego słuchało. Jeśli chodzi o etiudę, no tutaj było wiele produkcji, które zwróciły moją uwagę, zarówno te nagrodzone, czyli Franciszka Gąsieńca i Anny Urzędowskiej, ale też innych pianistów, którzy też potrafili wyłuskać z tych utworów pewną wartość artystyczną. Nie traktowali etiud jako takich ćwiczeń pianistycznych, tylko właśnie pięknie pokazali ducha Chopina. To było naprawdę bardzo, bardzo przyjemne słuchać właśnie tych wykonań. A omówienie której kategorii, przygotowanie której audycji konkursowej sprawiło wam, jurorom, najwięcej trudności i dlaczego? Myślę, że były to te kategorie, w których nie było aż tak dużo zgłoszeń, czyli preludia i impromptu. No i może jeszcze ballada, bo tutaj pamiętajmy, że mieliśmy tylko jedną nadesłaną balladę. Oczywiście z wielkim zainteresowaniem słuchałem wszystkich tych nadesłanych wykonań, tych zgłoszeń, ale no, kiedy mamy więcej do omówienia, więcej materiału, więcej produkcji, więcej utworów, wtedy zawsze jest to ciekawsze i zawsze no, jednak ta skala porównawcza jest większa. Także myślę, że i tutaj może zwrócę się do słuchaczy i do tych, którzy może planują udział w alternatywie konkursowej w kolejnych latach, żeby nie bali się i żeby właśnie wykorzystywali tę szansę i nadsyłali zgłoszenia także w takich kategoriach jak preludium, impromptu, ballada, scherzo i tak dalej. Marku, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był Marek Bracha, czyli jeden z jurorów drugiej odsłony naszego konkursu pianistycznego dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. A na kolejne audycje specjalne z cyklu Alternatywa Konkursowa zapraszamy Państwa w piątek i we wtorek o 19. Najbliższe dwa spotkania z jurorami, profesorem Andrzejem Ratusińskim, przewodniczącym, Małgorzatą Pęcińską, Jakubem Puchalskim i Markiem Brachą, poświęcone będą chopinowskim nokturnom i mazurkom. W sobotę zapraszamy Państwa do Centrum Nauki Kopernik przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. To właśnie tam, w godzinach 11:20, odbędzie się 25. piknik naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Motywem przewodnim wydarzenia będzie woda. O 13:00 na miejscu czekać na Państwa będzie Mariusz Gradowski, który poprowadzi spotkanie zatytułowane Wodna Muzyka. Ta szczególna wodna podróż rozpocznie się od nagrań terenowych i powiedzie przez wodne utwory z różnych czasów i różnych stylistyk. To będzie tylko mały fragment ogromnej spuścizny utworów inspirowanych wodą w jej najróżniejszych stanach skupienia. A po więcej motywów akwatycznych w muzyce i tym razem wyłącznie muzyce klasycznej zapraszamy na antenę Polskiego Radia Chopin w sobotę o 15 i 19. Dzisiaj rozpoczyna się 29. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Do tegorocznej odsłony konkursu zakwalifikowało się 55
uczestników reprezentujących 20 krajów. Młodych pianistów oceniać będzie międzynarodowe jury pod przewodnictwem profesor Katarzyny Popowej-Zydroń, profesor Hun Yu Son, profesor Ewa Pobłocka, profesor Alberto Noze, profesor Jordi Benzei Plaza i profesor Andrzej Tatarski. Wydarzenie rozpocznie się dzisiejszym koncertem Kamila Pacholca, a zakończy w niedzielę o 12:00 plenerowym koncertem laureatów. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ośrodku Chopinowskim w Szafarni jest wolny. A przebieg całości konkursu będą mogli Państwo śledzić m.in. na Facebooku Polskiego Radia Chopin. Jak zwykle na antenie Polskiego Radia Chopin czekać na Państwa będzie wiele premierowych odcinków audycji. Już jutro o 20:00 w programie Chopin na Ludowo Kuby Borysiaka zabrzmią późne mazurki Fryderyka Chopina w interpretacjach portugalskiej pianistki Marii João Pires. Wsłuchamy się także w opowieści i pieśni Zofii Kucharczyk, zmarłej niedawno wybitnej śpiewaczki ludowej z Gałek koło Rusinowa, która reprezentowała archaiczną sztukę śpiewanych mazurków. W programie zabrzmią także mazurki z Górki, czyli interpretacje mazurkowe kapeli Maliszów z Pogórza. Prześliczna sonata fortepianowa A-dur Mozarta, którą promuje słynny Marsz Turecki, kwartet smyczkowy A-moll Eugena D'Alberta, niemieckiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku, ucznia Lista, a także zapomniana symfonia B-dur Ernesta Chaussona, którego sam Claudius Debussy uważał za jednego z najbardziej wysublimowanych twórców swoich czasów. To zawartość sobotniej audycji z cyklu Weekendowe Popuri. Program Małgorzaty Pędzińskiej rozpocznie się o godzinie 8:00. Wirtuoz fortepianu, pedagog, adept muzykologii, filologii i kompozytor. O tej mniej znanej, a równie ciekawej odsłonie artystycznej działalności Ignacego Friedmana opowie nam Jan Weber w najbliższej audycji Romantyczne Weberiana, czyli antenowe powroty Jana Webera. Program z komentarzem Marty Jankowskiej rozpocznie się w niedzielę o 21:00. I na koniec przypominam, że Polskiego Radia Chopin mogą Państwo słuchać poprzez odbiorniki DAB+, aplikację Polskiego Radia i na chopin.polskieradio.pl.